Szczoczka niepokorne duszyczki, dzisiaj sobie zagramy w taką zajebistą gierkę Brain of Soul, czy jakoś tak. Na początek robimy sobie postać. Oczywiście ja zawsze gram panienkami, więc sobie weźmiemy panienę. Dobra, jak... Dobra, co ona może robić? Ma jakiś tam mieczyk. A to jakaś paniena z mieczem. Co my tu mamy dalej? A, tu się rasy wybiera, a to wróć. Najpierw tutaj. Tak, najpierw była panienka z mieczem. Ej, to nie, to jest jakaś paniena z gwiazdkami! Co ona będzie mogła robić? Jakieś takie nożem tego w ogóle. Dobra, jedziemy dalej. To mamy panienę z właśnie tym mieczem. Taką bokserkę raczej. Kung fu kurwa jakieś. Ale dobra, jedziemy dalej, zmieniamy rasę. I napierdalanie pięściami, takie mocniejsze. No i... krzyż większym. Dobra, jedziemy dalej. Tego nawet nie biorę pod uwagę. Jedziemy dalej. To już prawdę mówiąc mam. Powiem wam szczerze, chuja właśnie nie mogę. Ale mamy tutaj jeszcze taką z mieczem. No, teraz mam dylemat. Albo wziąć tą z jednym mieczem. Nie, tutaj to nawet nie mam zamiaru patrzeć. Albo wziąć taką z toporem. I dużym toporem. Oczywiście bierzemy panienkę z jednym mieczem. Dobra, co ona ma? Atak, combo skill. Nigdy nie lubiłem się bawić w combo skill, a ta ma... combo skill, atak. Świetnie. Nie ma tu archerki, więc... mamy do... A! Wróci. Dobra, bierzemy tam z mieczem. Bierzemy kuna. Okej. Jak widzicie, to można wziąć tylko i wyłącznie panienkę, to mnie bardzo cieszy. Dobra, wybieramy panienę z mieczem. Next page. No i teraz tworzymy postać. To jest naprawdę trudna rzecz w tej grze. Jak zobaczycie, jest tyle możliwości. Na początek wybierzemy sobie jakąś ładną matysarę, żeby się jakoś tak komponowała nasza panienka do niej. Kurwa, jakiś ten, już wolę tam chodzić. Dobra, ustalone, bierzemy to. Nad wodospadem będziemy ją robić. Dobra. Tu jest taka dosyć... już gotowców takich dosyć fajnych. Bierzemy gotowca i będziemy przerabiać. Ta mi się taka wydaje najbardziej fajna. Ale z tej robiłem ostatnio, więc będą podobne. Więc weźmiemy sobie tą blondynę. Dobra, jedziemy dalej. Jak wam wziąłem tą wybraną gotowca, bierzemy teraz twarz. Później tak się przerabia, ale tak, żeby już mieć zarysy. Fajne. Zazwyczaj te ostatnie są najgorsze, więc... nie będę brał tych pierwszych. O, ta była niezła. Taka jakaś paska. No dobra, czy ustalone. Nie chcę się za bardzo szukać, weźmiemy tą. Dobra, jedziemy dalej. Skóra już wybrana, odcień. Podoba mi się taki. Co to jest w ogóle? Zmienia? Nie mam pojęcia, co to jest. Dosłownie nie mam pojęcia, więc ustawimy to jako, jakoś tak. Jedziemy dalej. A, dobierzemy sobie fryzurę. Okej. Nie, wróć. Nie chciałem wam pokazać, że nie ma i tak ani coś w tym stylu. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało tak od boku. O, tak fajnie. Ja już sobie dobieram fryzury do przyszłych ubrań, które będą. Żebyście nie mieli jakichś złych myśli o mnie. Jest najdłuższe, nie ma włosy. Tak dosyć fajnie wygląda to później.
Naprawdę to potem wygląda zajebiście takimi długimi włosami. A to chyba zostaniemy przy tej fryzurze. I oczywiście włosy muszą być takie, żeby pasowały do przyszłego ubrania jej. Takie? Nie, zgubcone. Takie za bardzo fantazyjne. Albo takie fajne czarne. Czarne na drugie. Nie, włosy muszą być kurwa jakieś wypieprzone w prosto. No, wydaje mi się, że wszystko bardziej takie różowe, więc czerwone. O, zarąbić te włosy. Dobra, pasuje. Jestem za, dobra, jedziemy dalej. Teraz tak, postura. To mi się bardziej podoba. Jedziemy dalej. Oczy. Bardzo ważna rzecz, jak się robi panienkę. Bo się często jeśli patrzysz te... Co? Nie robię jej takich jakichś tak zniszczonych oczu. Wybierzmy... O, takie. Dobra, jedziemy dalej. Rwin. Nie tak nie ma. Nie będziemy jej robić depilacji twarzy. Jedziemy dalej. Muszę pasować do włosów. Będzie git. Jedziemy dalej. Jest taki kamuflaż. Kamuflażu chyba jej nie będziemy robić. Takie to tapeciarstwo będzie, ale dobra, takie drobne niech będzie. Teraz trochę więcej tapety. I kolor niech będzie... Czy pasował? O! Chyba nie różowy. Trochę tajemnicza wychodzi, ale spróbujmy dalej, co on taki może zrobić. Jak to będzie wyglądało? O! Pod włosy ją! A to trzeba było z tym najlepiej. Dobra, jedźmy dalej, ale tylko dobierzmy jeszcze tutaj, jak bardzo to ma być. Letko. Co to kurwa jest? A, to jest na zero, to i tak by nic nie zauważył. Co tu kolejne zmienia? A, zarysy twarzy, taka... Tapeta, taka kamuflaż na ryj to jest, tak? Prawdę mówiąc, tak tego nie widzę różnicy. Więc damy na zero i nie spierdala to dalej. I jedziemy dalej. Co to kurwa jest znowu? Nie wiem, damy na czarno. A usta, no jasno, usta muszą być. Dobra, mi pasi. Jedziemy kurwa dalej. Wiesz, tu mamy tak fajnie zakryte, to jak damy na to tak oko, to by tak fajnie wyglądało. Nie, blizny nie będziemy dawać. Pasuje mi tak. Dobra, jedziemy dalej. Images. Nie wiem co to kurwa jest to Images, tak mówiąc. To jest z ryjem.
Nie, taka jest chyba najfajniejsza. Dobra, co to jest? Dobra, nie przesadzajmy z tym, nie będzie na 5. Taka trochę będzie tak na złą wyglądała. Tutaj nie wiem, czy coś się zmienia w ogóle. Zostawmy to na 0, albo na 1. Dobra, co tu robimy? Wysokość... O, niech będzie tak trochę wyżej. O, minus 3, pasuje. Na 0. O kurwa, wygląda jakbyś była nieźle wkurwiona, że zatraciła zmysły. Może być, tak. Tutaj na 0 zostawmy. Dobra, jedziemy dalej. Od razu mówię, gram na rosyjskim serwerze. Bo nie mam europejskiego. Dobra, teraz zostaw oczu. Zostawmy jak był. Zostawmy jak było, bo nie mam pojęcia co zrobię. Pokaż się, jak wyglądasz. Nawet, tylko tego nos mi się trochę trzeba przerobić. Aparaty zrobimy na nosie. Dobra, jedziemy dalej, bo tu jest naprawdę dużo możliwości. Trzeba zrobić coś fajnie. O, jak widzicie, już możemy nos tej przerobić. O. O, widzicie, już trochę lepiej wygląda. Pokaż rys z boku. No i gitara. He, co to? Pinokia może by zrobić? Nie, podziękuję. Trzeba jakoś nastać, jak będzie jak była. Nie będziemy robić Pinokia. No, tak. Dobra, jedziemy dalej. Nos mam już z głowy. Jeszcze jest dużo ustawień. O kurwa, chyba się idzie zajebać z tym. O, co ten ust trochę tak obniżyłem jej to. Trochę to gdzieś chują wygląda. Zostawmy to jak było. Pokaż jej, dobra, dobrze. Nawet to wygląda. Więc jedziemy dalej. Szerokość... No bez przesady, żeby takie było. No zajebiście to powoli zaczyna wyglądać, zarąbiście. Trochę do góry, teraz to oddaj się. Czy ona ma teraz otwarte usta, czy mi się tylko tak zlepko dziecko zdaje? A i tak fajnie wygląda. Uśmiechnięta ja! Smutna, uśmiechnięta, smutna. Zostaniemy na lekko taką podjaraną. O, dobra, jedziemy dalej. Jak mówię, zostawmy tak na lekko podjaraną. To było zdaje się na 0. Zostawmy na 0 jak było. Zobaczmy ją jeszcze raz, jak wygląda. No, trochę nie zrobiliśmy operacji plastycznych i wygląda nawet niczego sobie. Dobra. Co my tu mamy? Kolejną opcję. Odbródek. Dobra. Płaski, nie płaski. Dobra, jak to wygląda?
Nawet. Jedziemy dalej. Minus 3, to jest łepetna. Dobra. Było minus 3, to za minus 4. To? Nie mam pojęcia. Było minus 2. Zostawimy minus 2. Minus 3. Było minus 3, tak. Zostawimy na minus 3 jednak. Nie możemy się kurwa wyglądać jakby jakaś wygłodzona. Do ludzi potem mówi, że ją głodzę. Dobra, jedziemy dalej. Co my tu mamy? Już masz do całości. Nie. O! Diablica. Dobra, zostawmy jak było. Było na minus 3. Dobra, będzie minus 2. Dobra, minus 3 niech będzie. Dobra, to to jest. A to jest coś strand, więc nie będziemy tam się bawić w ogóle. No tak, oczywiście. Nie no, nie aż takiego rozstawu jej nie zrobimy wielkiego. No, może być. To trzeba oczywiście dać na maksa. Jakby to wyglądało, jakbyśmy tego nie zrobili. Źle bym się z tym czuł. A co to jest? Wielkość ich? Nie, to nie jest ich wielkość. No damy tak, o. Dobra, co my dalej mamy? Okej. Jak będzie tak, ale o czymś kurde zapomniałem, no tak, o czymś zapomniałem. Dobra, sprawdźmy jak będzie wyglądała w innych strojach. Bo jak się prezentuje, jak się bawi, coś tam. No dobra, mi się podoba taki gest. Co się robi dalej? Dzianka. Tak się prezentuje z takim. Dosyć fajnie. Takim. A, ujdzie. Takim. No, nieźle. Ujdzie. Też fajnie. I ostatnie. No, to już widzieliśmy. No dobra. Co tu się robi dalej? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Tu też nie mam zielonego pojęcia, co się zmienia. Dobra. Zostawimy to, jak jest tam u góry. Wolę tego nie naciskać, bo nie wiem co to robi w ogóle. Więc w sumie moim zdaniem możemy jechać dalej. Mamy już fajnie zrobioną. Nawet to dosyć dobrze wygląda. Dosłownie dosyć nieźle nam wyszła. Dobra, niech będzie wzdłużko podniesione do góry. Dobra, co dalej? Dalej to się chyba klika tutaj, next. Manager, co? Aparance? Co to jest? Quibi. Nie wiem, co to. Dobra, jedziemy dalej, next. Teraz jesteśmy w fazie wymyślenia Niku. Ponieważ widmo już mam, widmo.pl dokładnie, więc musimy wymyślić jakiś nowy na początek gry. Zaraza.
Jest kurwa go. A dobra, zaraza zajęta. Zmora. A, co zajęli? He, zmora, zaraza. Kurde, no nie mam pomysłu, no. A, już dobra, jest. Renegat. A co? No dobrze napisałem, prawda? A, też zajęte. Kurwa. Może taki nick będzie jeszcze wolny. Co? Kurwa, masz ty zajęli. Tam co? No to może... Dobra. Mam. Musimy spróbować, bo czemu by nie? To jest rosyjski serwer, więc może... Kurwa. Tego na pewno nikt na mnie zajął. Kurwa. No to może, kurwa. Kurwa, jak to się nazywało? Takie kurwa nielegalne i to kurwa ludzie jeszcze się tego boją. Nie wiem, nieważne. Obcy. Jak kurwa. Super. No i to jest nasza damulka z mieczem. Tutaj mamy moją poprzednią postać. Na tym trochę więcej czasu spędziłem. Nią będziemy później grać, jak dobijem tamtą 11 level. Już jak widzicie, mam już takie wdzianko zdobyte na questach. No sobie na questach, no. Więc jedziemy z naszą postacią. Ale dalszy ciąg już na następnym odcinku. Szczęść, kolejne szczęśliwe.